Dzisiaj 1 czerwca Gorzowskie Stowarzyszenie Studenckie zaproponowało fajną zabawę. Stworzyliśmy latającą wytwórnię waty cukrowej. Chcemy przez cały dzień nakręcić 2000 wat i ugościć tym nasze kochane gorzowskie dzieci. A skąd pomysł, że akurat na ulicy będziecie stali i tą watę kręcili? Co tu ukrywać, jesteśmy wszędzie. Od przedszkoli po instytucje pozarządowe, w których zawitamy i będziemy kręcić watę. W 8 punktach Gorzowa, we wszystkich dzielnicach, przez cały dzień. A akcję organizujecie tylko dzisiaj, czy też w inne dni? Nie, Dzień Dziecka jest tylko jeden. Oczywiście mieliśmy taki chrzest bojowy, bo 150 wolontariuszy uczyło się kręcić watę cukrową. Wczoraj na festynie zorganizowanym przez Urząd Miasta nasi wolontariusze uczyli się, naprawdę fajnie to wychodziło, a dzisiaj są tego efekty. Ile planujecie dzisiaj takich placówek, jak wspomniałeś, odwiedzić? W 8 punktach Gorzowie będziemy i zakręcimy około 2000 wat cukrowych. To jest oczywiście początek, bo w następnym roku już będziemy przygotowani logistycznie na o wiele, wiele, wiele więcej. Pierwsze koty za płoty. Dzisiejsza impreza jest jakby taką pierwszą, gdzie się uczymy organizacyjnie robić takie fajne rzeczy. Jest to bardzo pozytywne z wielu wariantów. Po pierwsze, wolontariusze mają wielką frajdę z tego, że mogą coś dla dzieciaków zrobić. Z drugiej strony, no sami widzicie, jak dzieciaki reagują na watę cukrową. Z wielkim uśmiechem, naprawdę z pozytywną energią. O to właśnie chodzi w tym wszystkim. A ile wolontariuszy bierze udział teraz w akcji? Minimum 150, bo mam do dyspozycji 200, ale niestety nie udało nam się załatwić więcej maszyn do kręcenia waty cukrowej. Na początku liczyliśmy na 5 maszyn, udało nam się pozyskać 2, pożyczyliśmy je i tymi dwoma maszynami kręcimy te 2000 wat. Oczywiście w następnym roku będzie potrzeba więcej wolontariuszy, bo mamy zamiar zakupić nasze już waty cukrowe, które będą już obsługiwały i Dzień Dziecka, i na przykład Mikołajki. No dużo, dużo imprez w Gorzowie, które można rzeczywiście podkreślić taką watą cukrową małym dodatkiem do fajnej zabawy.